Laury Kövesi i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, ministra Adama Bodnara. Tematem dzisiejszej konferencji są rozmowy na temat przystąpienia Polski do prokuratury europejskiej. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam po raz kolejny w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. To dla mnie wielki zaszczyt przywitać w Polsce panią prokurator Laurę Kövesi. Pani prokurator pełni funkcję prokurator europejskiej, kieruje instytucją, która się w języku angielskim nazywa European Public Prosecution Office. Jak Państwo wiedzą z wcześniejszych informacji, Polska podjęła starania w kierunku przystąpienia do prokuratury europejskiej. Taka decyzja została ogłoszona przez pana premiera Donalda Tuska, że będziemy w tym kierunku podążali zaraz na początku, w połowie grudnia 2023 roku. Następnie uzyskaliśmy zgodę Rady Ministrów, Komisji Senackiej do spraw Unii Europejskiej, kierowanej przez pana Bogdana Klicha, Komisji Sejmowej do spraw Unii Europejskiej kierowanej przez pana posła Michała Kobosko. No i następnie został sformułowany oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej. To jest, drodzy Państwo, procedura wzmocnionej współpracy, co oznacza, że deklaracja ze strony rządu oraz pozytywna decyzja ze strony Komisji Europejskiej wystarcza, aby przystąpić do prokuratury europejskiej. Nie tracimy naszego czasu. Podejmujemy już działania przygotowawcze, techniczne, związane z tym, aby Polska stała się częścią prokuratury europejskiej, aby Polska mogła uczestniczyć w tym systemie. Co więcej, jest dla mnie wielką radością to, że działania Polski zainspirowały inne państwa członkowskie, które jeszcze pozostają też poza tym systemem. W ostatnim czasie słyszeliśmy pozytywne deklaracje ze strony Szwecji oraz ze strony Irlandii. Byłem w zeszłym tygodniu w Brukseli i właśnie przedstawiciele ministrowie sprawiedliwości Szwecji oraz Irlandii mówili o tym, że także te państwa zamierzają przystąpić. Jeżeli tak się stanie, to za jakieś kilka miesięcy w tym systemie prokuratury europejskiej nie będzie uczestniczyły tylko dwa państwa, Dania, która ma takie tradycyjne wyłączenie z różnych form współpracy w sferze prawa karnego, oraz Węgry, natomiast my będziemy stałą, stabilną częścią prokuratury europejskiej. Drodzy Państwo, to jest proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny, ponieważ będziemy współpracowali dzięki prokuraturze europejskiej nad rozwiązywaniem różnych spraw, o których pani prokurator za chwilę powie. Natomiast jestem bardzo wdzięczny za to, za tutaj dobrą wolę współpracy i także za dzielenie się swoimi doświadczeniami. Pani prokurator przez wiele lat walczyła z korupcją w Rumunii, stała się postacią symboliczną dla społeczeństwa obywatelskiego, dla działań antykorupcyjnych w Rumunii i tak naprawdę ta determinacja i osobiste zaangażowanie doprowadziły ją do tego miejsca, w którym jest obecnie, że już nie tylko zajmuje się nadzorowaniem różnych poważnych spraw w swoim państwie, ale na szczeblu, na poziomie całej Unii Europejskiej. Także, drodzy Państwo, nie chciałbym tutaj przejmować tego, co pani prokurator ma nam do powiedzenia, bo myślę, że dla naszych obywateli, dla opinii publicznej jest bardzo ważne, żeby pani prokurator europejska wytłumaczyła, na czym polega funkcjonowanie tego właśnie organu. Pani prokurator. Good afternoon. Thank you very much for your presence. Dear Minister, ladies and gentlemen, I will share with you a few thoughts first. Thank you very much for the invitation to be here and thank you very much for very constructive and efficient meeting that we have today. And I don't know if I'm allowed to announce that we already have an agreement on the number of European delegated prosecutors and how the office will be set up in Poland. I would start saying that we are pleased that Poland has decided to join EPPO. And what this means for EPPO, this means that we will have a bigger enlargement of the European Public Prosecutor Office, and I hope Poland will be
dla Biura Prokuratury Europejskiej ogromne zwiększenie. Polska będzie jednym z największych elementów Prokuratury Europejskiej. To będzie oznaczało dla nas również wzmocnienie Prokuratury Europejskiej. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy w stanie lepiej chronić interesy finansowe Unii Europejskiej. Będzie to lepsza ochrona dla obywateli europejskich, dla Polaków. Ich środki będą lepiej chronione, a obywatele będą bardziej bezpieczni. Dzisiejsze porozumienie oznacza, że będziemy mieli w Polsce 24 prokuratorów delegowanych, którzy będą pracowali w 4 biurach. Co to oznacza dla Polski? Wielokrotnie słyszałam, że dołączenie do Prokuratury Europejskiej oznacza, że Polska straci część swojej suwerenności. Z mojego punktu widzenia to bajki dla dzieci. Przyłączenie do Prokuratury Europejskiej oznacza, że Polska będzie bezpieczniejsza, silniejsza. Dlaczego? Ponieważ wspólnie będziemy walczyć z przestępczością finansową i będziemy walczyli z przestępczością zorganizowaną. Przez ponad 28 lat pracowałam jako prokurator, walczyłam z przestępczością zorganizowaną, walczyłam z korupcją. Dowiedziałam się, że bezpieczeństwo rozpoczyna się na ulicy. Nic nie jest ważniejsze dla naszych obywateli niż ich bezpieczeństwo i ochrona ich pieniędzy. Dlatego też wspólnie będziemy na rzecz tego bezpieczeństwa działać w ramach Europejskiej Prokuratury. Moje doświadczenia z kierowania Prokuraturą Europejską są bardzo różnorodne. Mogą porównywać pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Stworzyliśmy taką strefę Prokuratury Europejskiej, do której szczęśliwie Polska niedługo dołączy. I czego się dowiedziałam? Nie mamy tak zwanych czystych państw. Nie ma państw całkowicie pozbawionych korupcji, oszustw finansowych, oszustw, przestępstw VAT-owskich. No i druga kwestia. Samodzielnie nie można osiągnąć sukcesu. Jeżeli ktoś uważa, że można skutecznie zwalczać korupcję samotnie, to jest to bardzo niebezpieczna iluzja. Prokuratura Europejska nie jest instytucja obca. Delegowani prokuratorzy będą wbudowani w system krajowy, będą mieli te same uprawnienia jak prokuratorzy krajowi. Będziemy współpracowali z policją, ze służbami fiskalnymi. Wszyscy obywatele Polski, którzy będą mieli świadomość przestępstwa, które leży w kompetencjach Prokuratury Europejskiej, będą mogli powiadomić o tym przestępstwie Prokuraturę Europejską w Luksemburgu albo nasze biuro w Polsce po polsku. Nasze dochodzenia w Polsce będą prowadzone z poszanowaniem polskiego kodeksu karnego, polskiego kodeksu postępowania karnego. I nasze oskarżenia będą wnoszone przed polskimi sądami. A zatem proszę nie uważać, że Prokuratura Europejska to obce ciało. To nie oznacza, że obcy przyjadą do Polski i będą ścigać przestępców. Naszym celem jest wspólna praca i budowanie silniejszej Polski i silniejszej Europy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pani prokurator europejskiej za wystąpienie. Drodzy Państwo, ja może jeszcze kilka słów uzupełnienia, gdyż to jest, myślę, że ważne z punktu widzenia zrozumienia, jak to będzie działało w praktyce. Przede wszystkim jutro, bo to już możemy zrobić, ogłoszę konkurs na prokuratora europejskiego. To będzie osoba, prokurator z Polski, który będzie pracował w Luksemburgu. Każde państwo członkowskie, które uczestniczy w systemie EPPO, ma prokuratora, który właśnie tam na miejscu w Luksemburgu pracuje i można powiedzieć nadzoruje całą pracę, która odbywa się w danym państwie członkowskim. Natomiast oprócz tego będą prokuratorzy, którzy, tak jak powiedziała pani prokurator, będą prokuratorami delegowanymi prokuratorami europejskimi i to będą osoby, które mają status prokuratorów europejskich, ale pracują w kraju. I to nie będą osoby pochodzące z innych państw członkowskich, tylko to będą nasi prokuratorzy, którzy są wyspecjalizowani w sprawach właśnie VAT-owskich, w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, którzy charakteryzują się niezbędnym poziomem integralności zawodowej i profesjonalizmu, którzy władają językiem angielskim po to, aby wykonywać tutaj czynności w kraju, ale także, żeby współpracować ze swoimi kolegami z zagranicy.
Bo jest tak, że wiele z tych spraw, które są prowadzone, to są sprawy o charakterze transgranicznym, gdzie trzeba równocześnie dokonać różnych czynności procesowych w wielu państwach członkowskich. I teraz mówi się, że ten prokurator europejski, który jest prokuratorem delegowanym, ma tak zwany podwójny kapelusz. Czyli to będzie przykładowo jakiś zwyczajny nasz prokurator prokuratury okręgowej, który jednocześnie będzie prokuratorem delegowanym europejskim i będzie wykonywał te właśnie zadania w jednym z tych biur, które zostaną w Polsce ustanowione. Z tym jednym z tych biur prokuratury europejskiej. Zakładamy, że tych biur, no to mogą być 3 lub 4 biura, łącznie docelowo chcemy mieć, na to się zgadzamy, 24 prokuratorów europejskich. Też nie chcemy, żeby oni byli tylko i wyłącznie w Warszawie, ale też w innych ośrodkach miejskich, tak żeby działalność właśnie prowadzić w ten sposób. I teraz, jeżeli mógłbym jeszcze poprosić panią prokurator o przedstawienie może jakiejś takiej typowej sprawy, na przykład tej sprawy, o której dzisiaj rozmawialiśmy, jak to wygląda w praktyce, na czym to polega, bo z punktu widzenia tutaj kształtowania zrozumienia dla instytucji, myślę, że te przykłady są bardzo ważne. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. My prowadzimy dochodzenia dotyczące przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, jeśli szkody są większe niż 10 milionów euro i jeżeli jest powiązanie pomiędzy więcej niż jednym państwem członkowskim. I podam tutaj przykład oszustw VAT-owskich, bo to bardzo poważny problem. Problem, który niestety nie cieszy się wystarczającą uwagą. Europol mówi, że 50 miliardów euro corocznie traci Unia Europejska w wyniku oszustw VAT-owskich. Może przykład sprawy. Operacja Admirał. Rozpoczęło się od małej sprawy w Portugalii. Tam zorganizowana grupa przestępcza funkcjonowała i stworzyła firmę. Założyła firmę, która miała przychody powyżej 200 milionów w jednym roku, a zatrudniała tylko 2 osoby. No i oczywiste, administracja skarbowa zwróciła na to uwagę. Wydało się to podejrzane, ponieważ nie było żadnych szkód finansowych w Portugalii i zorientowali się, że ta firma w Portugalii ma powiązania z firmami w innych państwach członkowskich, zwrócili się do nas, do prokuratury europejskiej, ponieważ mamy do dyspozycji nasz system, mamy własnych analityków, osoby zajmujące się dochodzeniem finansowymi. Pracujemy ponadgranicznie. Pracujemy jako jedno biuro w całej strefie prokuratury europejskiej. Dzięki temu przez 1,5 roku udało nam się połączyć kropki i stwierdziliśmy, że 9 tysięcy firm zaangażowało się w to oszustwo. 600 obywateli brało udział w tej wielkiej karuzeli VAT-owskiej, która doprowadziła do szkód w wysokości 2,2 miliarda euro. Tak jak powiedziałam, nie ma żadnego czystego państwa. 5 grup zorganizowanych stało za tym oszustwem i one funkcjonowały we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i w 10 państwach trzecich. To udało nam się osiągnąć w ciągu jednego roku. Ważne jest to, by podkreślić, że dzięki prokuraturze europejskiej łatwiej i szybciej jest odzyskać środki. Pomożemy państwom członkowskim, pomożemy władzom państw członkowskim w odzyskiwaniu tych środków z oszustw finansowych. Bardzo dziękuję pani prokurator. Dzień dobry, Michał Bielonek, Telewizja Republika. Panie ministrze, powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, rejonowych, okręgowych leży w kompetencjach ustawowych prokuratora krajowego. Pan jako prokurator generalny nie może przejąć tych kompetencji, a w ustawie z 2016 roku Prawo o prokuraturze nie wskazuje, nie przewiduje powołania instytucji pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, w tym wykonywania czynności i obowiązków przez osobę powołaną, a więc Jacka Bilewicza. Stąd moje pytanie o podstawę prawną tych działań. Myślę, że najważniejsze, co należy powiedzieć w tej kwestii, to jest to, że mieliśmy w polskiej historii adwokatury dwukrotnie sytuacji, kiedy były osoby pełniące obowiązki. To był prokurator Dariusz Barski, zresztą jakiś czas temu, oraz pan Zbigniew Wasserman. Instytucja osoby pełniącej obowiązki jest absolutnie powszechnie spotykana w funkcjonowaniu prokuratury i te decyzje są podejmowane przez osobę, która pełni obowiązki, oczywiście we współpracy ze mną.
To jeszcze pytanie, panie ministrze, wobec tego o przywrócenie pani prokurator Adamiak w kontekście sprawy Alesia Białackiego, bo pani prokurator przyczyniła się do uwięzienia białoruskiego opozycjonisty. Czy to jest przykład na przywracanie godności prokuraturze, o której mówi pan i ministerstwo? Ja przede wszystkim kieruję się w tych decyzjach dotyczących przywracania tym, że w 2016 roku została podjęta decyzja o tym, że cały szereg osób utraciło status prokuratorów prokuratury krajowej czy prokuratorów prokuratury regionalnej. To były różne przypadki i tutaj mam absolutne zaufanie do pani prokurator i chcę z panią prokurator pracować. O ile wiem, pan prokurator Bilewicz także ma to zaufanie. Czyli panu, panie ministrze, nie przeszkadza ta historia związana z uwięzieniem Alesia Białackiego dzięki pracy pani prokurator Adamiak, no bo jako referent sprawy wówczas przekazała te informacje reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Panie redaktorze, mi bardzo przeszkadza to, że nie podejmujemy wszystkich możliwych wysiłków jako całe społeczeństwo, jako wszystkie siły polityczne, aby dążyć do uwolnienia białoruskich więźniów politycznych. Mam zaszczyt znać Alesia Białackiego. Bardzo cieszę się, że dostał pokojową Nagrodę Nobla. Żałuję, że reżim Aleksandra Łukaszenki już po Nagrodzie Nobla go nie wypuścił. I myślę, że mamy wszyscy zobowiązani w stosunku nie tylko w stosunku do Alesia Białackiego, ale też w stosunku do Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych w tym państwie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Mielcarek, TVN24. Panie ministrze, ja z pytaniem właściwie, o którym pan niejako już zaczął mówić, czyli o decyzję o odwołaniu 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych, no bo z oświadczenia, które pojawiło się na stronie prokuratury krajowej, podpisane zresztą przez Dariusza Barskiego, który wciąż jako prokurator krajowy się określa, no i jest tam jasno napisane, że te odwołania są prawnie bezskuteczne. Jak pan w takim razie ma zamiar działać w takim, no już słyszymy to określenie, dualizmie, że niektóre decyzje są uznawane, które nie są, w jaki sposób te zmiany mają postępować w takim kontekście? Drodzy Państwo, ja uważam, że mówienie o dualizmie jest nie na miejscu, ponieważ jest jeden prokurator generalny, sprawuje taką funkcję od 13 grudnia i zrobi wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić do tego, że prokuratura będzie służyła obywatelom, doprowadzę do tego, aby zajmowała się ściganiem przestępczości, doprowadzę do tego, aby nie były gdzieś chowane w szafach, w garażach akta różnych spraw, które są niewygodne, doprowadzę do tego, że prokuratura będzie działała na rzecz poszanowania zasady praworządności, tak jak to wynika z ustawy o prokuraturze. I no, mam niestety, no, przykro mi jest z tego powodu, że osoby, które są formalnie moimi zastępcami, nie chcą współpracować, tylko właśnie w ten sposób, na różne sposoby kwestionując moje działania, doprowadzają do takiej sytuacji. Natomiast myślę, że z czasem uda się przekonać do tej współpracy. Natomiast te wszystkie decyzje, które podejmuję, są absolutnie przemyślane i są zgodne z prawem. A jak pan się odniesie do tego, że ta decyzja jest określana jako prawnie bezskuteczna? Uważam, że jest skuteczna i uważam, że za decyzją pójdą po prostu konkretne działania kadrowe i będę starał się te wszystkie decyzje wyegzekwować. A co by odpowiedział pan tym, którzy uważają, że ustawa o KRS nie rozwiązuje problemu neosędziów i wydanych z ich udziałem orzeczeń? Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to nie jest, chciałbym podkreślić, pełna ustawa. Tak? To znaczy nie jest pełna w tym sensie, że ona nie odnosi się do wszystkich problemów, które występują w kontekście nominacji sędziowskich, tylko ona się odnosi do jednego wąskiego zagadnienia, mianowicie jak doprowadzić, żeby sam organ w postaci Krajowej Rady Sądownictwa zaczął działać zgodnie z konstytucją, czyli żeby członkowie, sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa byli powoływani przez innych sędziów, a nie przez parlament. Natomiast kwestie rozstrzygnięcia statusu tych ponad 2000 osób, które były powoływane w międzyczasie przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, zostawiamy na drugą regulację, to znaczy zostawiamy na później i uważam po prostu, że nad tym będzie trzeba dłużej popracować, zastanowić się nad różnymi wariantami i to skonsultować. I zresztą to nie jest, jak się przeczyta uzasadnienie do projektu ustawy, nie jest to ukrywane, że nam chodzi tylko i wyłącznie na tym etapie o przywrócenie konstytucyjnego organu, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, a w tym drugim etapie legislacyjnym, który pewnie nastąpi gdzieś pod koniec lutego, w marcu, w kwietniu, będziemy się zastanawiali nad tym, w jaki sposób podejść do kwestii tych sędziów powoływanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie. Dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo przepraszamy, ale dzisiaj ze względu na ograniczenia czasowe musimy wcześniej zakończyć konferencję i zapraszamy serdecznie na kolejną. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.